Dobra, okej, słuchajcie, samochodzik morskiej ekipy. Wiem, czy to widać, bo jest ciężko. Odmówił posłuszeństwa, akumulator siadł. Taki zastępczy, żony samochód. Cześć Krzysiu. Cześć. Tu się jeszcze musi wpakować jeden młody, wiesz, także tam do tyłu. To ja to przesunę na. No właśnie. No i akcja troć, no. Jeszcze biegurę. Szaleńcy, ciemno, ludzie śpią, kurwa, dzień nie dobry. Masz to światła, panie, nic nie widać. Dzień dobry wieczór. Wy dobry nie możecie wieczór. Spać? Ty za wcześnie znowu jesteśmy, nie? No, troszeczkę, no. Bo ciemno strasznie. No, dobra. Ale nic nie szkodzi. Dobra, jesteśmy na miejscu, jak zwykle przed czasem. Ale jest z nami Roman z Chrzanowa, nie? Czy już z Władysławowa? Ja to pół na pół jestem, także różnie to bywa. W zależności od sezonu, czasu i chęci i w ogóle, no. Jak kto jest... mnie zna, to mnie zna, to wie dlaczego tu jestem, albo, nie, albo mnie nie ma, no. Znaczy się, jak jest ryba, to jest Roman. O! O. No powiedzmy tak, dzisiaj motto tego wypadu. Jestem ja, będzie ryba. O. Cześć. Kim Bociany, witamy. O, żeż. Jesteście tacy przyjezdni, znaczy się, tak? Czy nie? My jest okolic Łodzi, a kolega z Wieliczki. No. Ale fani. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Plecionka ci się. Jo, kręci mi się. Zmarzła ci, jo. Czego się ten. Plastrem się podkleja tą pierwszą warstwę. No. Wtedy jest spokój. Fala spora, co? Powalczymy, zobaczymy. Kto nie walczy, ten nie żyje. A. Łowi z nami młodzieniaszek Janek, też ma kamerkę i ma też zestaw na surfa, będzie próbował sił może nawet na surfa w tych falach, zobaczymy. O, fala duża. Ty, no daleko się nie da wejść. Próbujemy ile się da radę zarzucić. No dobra, jestem tu z brzegu w stanie przerzucić falę. Nie wiem ile to da, bo ta woda wygląda na taką trąconą. Stanisław z Łodzi! Stanisław, no i opowiadaj, opłacało się tak przyjechać, żeby z nami połowić? No oczywiście, że tak, no troszkę wypoczynkowo, ale jest super. Aha. Najważniejsza jest miła atmosfera, a efekty to... No ale fala, słuchaj, dzisiaj tak, no, będzie ciężko chyba, co? Bardzo ciężko. Ja myślę, że tak gdzieś po 5-6 w skali Beauforta. Ja myślę, może nawet nie, wiesz, tylko morze jest rozbujane już po nocy jeszcze. Może to jeszcze zejdzie. Natomiast kolega Roman daleko wcale nie wchodzi i chyba to jest rozwiązanie na dziś. Wcale nie wchodzić do wody, co? No myślę, że nie ze względu na bezpieczeństwo. No. Przyjechałeś z kolegami? Tak. Kolega Radek. Pozdrawiamy. Też z Łodzi? Centrum. Centrum? Aleksandr Wódzki dokładnie. O ja cię. Tam gdzie Smolarek się urodził. I tam też się łowi ryby? Tak, proszę pana. Grube ryby łowimy. A jak oceniacie tutaj to morze nasze, jeżeli chodzi o ryby? Na Belonie byliście? Wybieramy się dopiero pierwszy raz w tym roku. Aha. W tamtym roku byłem we wrześniu, pierwszy raz z żoną, no to połowiliśmy ładne flądry i pstrąga. Aha. A na Belonę wybieramy się jak najbardziej, ale... Bo ja myślę, że ogólnie taka turystyka morska powinna się rozpocząć u nas w Polsce od Belony właśnie, bo to chyba najbardziej wdzięczna rybka, jeżeli tak. Chodzi o taką, no wiesz, no i pogoda, wiadomo, i cieplej. O! Uratowałeś? Tak. Nie się udało. Niż 3 sekundy. Jeszcze jeden kolega jest z wami, tam się grzeje. Tak, tak, jest. Zmienia zestaw. Zestaw zmienia, no. Tak. I świetnie. No i co, dzisiaj nie wchodzimy do wody. Bezpieczeństwo. Nie, za duża fala mi się wydaje. No i dobra. Damy radę coś z brzegu łapać, no, mam nadzieję. No tam Krzysiu stoi, o, jeszcze też daleko nie wchodzi. Ale myślę, że tak wszyscy będziemy właśnie tak mniej więcej stać i rzucać. Strasznie silny prąd. O. Wyrzuca blachę momentalnie na plażę. O, co ty gadasz. No ale da się radę przerzucić te fale? Ciężko, bo wiatr plecionkę wyciąga, robi się balon i... O. Kurde. To dzisiaj tak rekreacyjnie, nie? No myślę, że bliżej rozewia może byłoby spokojniej. O, no i widzicie?
Dużo dalej to nie wejdę, ale próbujemy. Słabiutko, panie. Kurczę, bardzo duży uciąg wody jest. Prąd jest bardzo mocny. Dosłownie stoję po kostki, a po chwili się zapadam, tak o 20 cm myślę nawet. Słabiutko. Z drugiej strony iść trochę dalej. Może zaryzykować. Okej, zmieniam przynętę. Tu mam takie, które używam na samym początku. No blachy, gdzie jak się urwie, to się urwie. Oprócz tej, ta jest handmade. Tam macie filmik do kolegi, który mi ją dał. Myślę, że tego typu sreberko byłoby spoczko. Zobaczymy, czy będę miał jakieś... Myślę, że ta by była ok, tylko że zobaczymy, czy mamy jakąś prostą, która może dalej poleci. O, ta. Ta będzie lecieć daleko, a ewentualnie może jeszcze ta. Nie, użyjemy tej. Ha! I bodzias poszedł. Zobaczymy, gdzie popełniłem błąd. Kabłąk otwarty, zobaczcie. Musiało się owinąć wokół szczytówki. Mam nadzieję, że ją nie rozwaliło. Zobaczymy. No, pękło na węźle. Węźle łączącym fluorokarbon z plecionką. Trzeba będzie to ładnie zrobić od nowa. Idę znaleźć jakieś fajne miejsce. Okej, słuchajcie, w pierwszym rzucie piękny bodzias poleciał i przywitał się z odmętami morskimi. No niestety plecionka owinęła mi się najprawdopodobniej wokół szczytówki. Bardzo niebezpieczna sprawa, bo można przy tym urwać szczytówkę, po prostu ją nawet ściąć. Mam nadzieję, że tu się nic nie stało złego. Natomiast musimy dowiązać teraz fluorokarbon z powrotem. Żeby zacząć łowić, można użyć w zasadzie dwóch. Ja mam tutaj taki bardziej surf castingowy na przypony boczne. Jest to 0,18 Soflexa. On jest bardzo fajny. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te otki, no to używam takie Mihotto od Mikado. Chyba jest ok. Wiecie, znaczy najważniejsze jest to, że to mi się nie zrywa, nie? Że to mi się nie zrywa, pęknęło mi wprawdzie teraz na węźle. Natomiast pytacie się też, jak połączyć plecionkę właśnie z fluorokarbonem. Tu macie mniej więcej no, pokazane na schemacie, jak to zrobić. Gdzieś właśnie w czeluściach moich zapasów w plecaku wygrzebałem starego Berkleya i sobie myślę, że użyję jego, ponieważ jest troszeczkę mocniejszy, 0,25, 5 kg. A ponieważ, zobaczcie, już nawet zacząłem tą mikadowską rozpakowywać, a ponieważ dzisiaj mamy bardzo ciężkie warunki, trzeba bardzo mocno rzucać siłowo, więc myślę, że no ta mocniejsza plecionka, znaczy się mocniejszy fluorokarbon będzie lepszy, po prostu może się mniej będzie zrywać. Zobaczymy. Sprzęt z powrotem naprawiony. Na pierwszy rzut idzie bodzias, no nieśmiertelny, takie połączenie złota ze srebrem. Miedzi ze srebrem, fala niezła, ale spróbujemy, po to tutaj żeśmy przyszli. Okej, daleko leci. Zdecydowanie dalej niż blacha. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jestem w stanie bez większych problemów przerzucić falę. Pytanie, czy ta trość tam jest. A, trochę pokoziołkował, ale okej, i tak daleko poleciał. Kusi, żeby wejść dalej, ale
To nie jest dobry pomysł. No, Janek próbuje łowić na surfa. My tutaj ciągniemy te trocie jedną za drugą na spinning, nie? Oczywiście żartuję. No, a Janek miał branie lądrowe w tej betoniarce, o dziwo. A teraz co? Chyba nie ma nic, nie? Nie, chyba nie. Jak ci się sprawuje ten kijek? Quantum bardzo fajnie. Ja miałem wcześniej przed tym Cormorana, Sikora, to jest jeszcze grubszy kij, tych tańszych Cormoranów i on się wiele gorzej sprawdzał. Jeszcze mam w pokrowcu Mika do Litor, ale na Litor nie łowię i będę wymieniać teraz na Yuki tą Litorkę. Ale ogólnie Quantum, Hypercast go już nie ma w sprzedaży, ale sprawuje się bardzo dobrze. Fajny miękki kijek. No ale to właśnie w takich warunkach tutaj chyba by się przydał lepiej jakiś cięższy kijek do zadań specjalnych, bo zobaczcie, jest dosyć duża fala. Tu jest fajnie, bo tu jest głębiej w tym miejscu. Zobaczcie, nawet widać po tych falach. Pusto. No jest pusto. Ale przynęty nie ma. A tak, przynęty nie ma. No to chyba taki uciąg, co? Że aż pozrywało przynęty, czy nie? Wydaje mi się, że nie, bo ja zawiązany miałem. No i taki ciężarek. To chyba sugerowałeś się portem we Władysławowie, co? Tak. O, idziemy się ich spytać, jakie są plany na życie, nie? Panie, kurczę, nie wiem, czy w ogóle tym dronem startować, bo ta woda jest na tyle mętna, że i tak nic widać nie będzie. No, ale wyglądają, kurczę, chłopaki na lekko zdegustowanych tymi falami. I co, do domu idziecie, nie? Taką rybę mamy! Taka mi się urwała! Jakie oko miała! Widzisz. No właśnie idziemy na lody. Bateria zamarzła w dronie. No dobra, słaby temat. Poczekamy, może się uda. Może się uda wystartować, może się nagrzeje. Jakoś, albo ją ogrzejemy własnym ciałem. Killery na belonę w tym roku? Chyba tak. No zobaczymy, przetestujemy. Samoróbki twoje? Nie. Nie. O, to też jest ładne. Też jest bardzo fajna. No i zobaczymy. I takie. Ale to są węższe. O, cholera. Czekaj. No, w każdym odzieży. O, coś tego typu. O, złota fajna. No. Złota fajna na troszkę w trollingu. Ale pociąg. No właśnie. Tutaj jeszcze jest wyjście rozewie z powołań. Chyba by się było przestawić samochodem. I zejść tam wąwozem. Tam można by, ale tam też będzie fala, bo tam kurczę. Może jest rozbujony. Tylko że jest kamień. Kamień i jednak to jest trochę za uskokiem. Aha. Mniej trochę tam, ale też będzie. Znaczy się na pewno nie będzie wiatru tak odczuwalnego, nie? Znaczy wiatr nie ma aż takiego dużego, nie? Tylko fala się robi, zaczyna się rozpędzać. Jest coraz wyższa fala. Coraz wyższa. Zaczyna rozpędzać, bo jutro ma być jeszcze więcej. No i szkwały wiatr coraz mocniejsze będą, nie? Tam to sprawdzałem z pogody, nie? A co matka natura wymyśli, no to się okaże, nie? To jaki plan? Jedziemy na to rozewie spróbować? No możemy pojechać. Czy sobie darujemy dzisiaj? Ja jestem otwarty. Ja jestem wolny człowiek. No, co ty mówisz? W dzisiejszych czasach to rzadkość. Cicho, dyspensę dostałem. Ten piach z refulacji jest już w rozewiu. A w rozewiu będziemy w przyszłym tygodniu. Będziemy też latać dronem. I pokażę wam, ile tego piachu z Jastrzębiej Góry i z Ostrowa poleciało na rozewie. No i pół plaży nie ma. Jest w rozewiu. Za chwilę będzie też we Władku. W sumie to już teraz nawet jest we Władku. Dobra, słuchajcie, no dzisiaj to wszystko. Oczywiście będzie jeszcze drugi odcinek, jak jesteśmy w rozewiu, łowimy, bo właśnie lecimy do rozewia. Ale na dziś, słuchajcie, to wszystko. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.